Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyrzucał złego ducha z człowieka, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. Jezus jako Syn Boży, jako Bóg, jest w hierarchii bytów na samej górze, nad aniołami, czyli nad duchami dobrymi, złymi, nad demonami. Dlatego, kiedy Jezus rozkazuje duchom, one natychmiast są posłuszne. Bo obojętnie, czy to będzie dobry anioł, czy zły anioł, on w hierarchii bytów jest o wiele niżej niż Jezus. Jezus jest Bogiem, Jezus jest stworzycielem, stwórcą, a duchy są tylko stworzeniami, tak jak my ludzie. Dlatego Bóg, Jezus może rozkazywać wszystkim bytom niższym i to robi. Mówi do swojego ducha: idź precz, szatanie. On natychmiast odchodzi. Trzymajmy z Jezusem. Z Nim pokonamy każdego wroga. Nie ma takiej trudności, nie ma takiego demona, który by był większy bądź równy Jezusowi. Nie ma. Dlatego trzymając z Jezusem, będąc w Nim wielkiej zażyłości i przyjaźni, Jego mocą, mocą Jego świętego imienia, jesteśmy w stanie wygrać każdą bitwę. Z każdą niegodziwością, z każdym grzechem, z każdym demonem. Zadaniem na dziś będzie zapoznanie się z egzorcyzmem prywatnym ułożonym przez papieża Leona XIII. Jest to krótka modlitwa, którą daje nam Kościół, abyśmy współpracowali z Jezusem w gromieniu złego ducha. W tym egzorcyzmie prywatnym powołujemy się też na świętego Michała Archanioła, który jest posłany przez Jezusa, aby był naszą ochroną. Tak więc znajdźmy treść, tekst tego egzorcyzmu. Może być w książeczce, może być to nabożeństwa w internecie. Egzorcyzm prywatny do świętego Michała Archanioła. I w duchu wiary, zawierzenia, zaufania Bogu odmówmy tę modlitwę, stając jak gdyby do walki z nieprzyjacielem.